Może tam kilkaset metrów dalej jest start do pierwszego OS-u Schneider Baterien w Pruszkowie, więc zawodnicy tutaj już nie mają wiele czasu. Co prawda jeszcze tam jest jakaś drobna kolejka, no ale mamy już kolejnych zawodników na starcie. Załoga z numerem 32, Rafał Bielski i Oliwier Latos. To Automobil Klub Królewski i Automobil Klub Polski. No i proszę Państwa, ciekawy samochód. To jest auto, jak słyszałem, ponad 400 koni. Możesz coś powiedzieć o tym samochodziku? Auto świeżo zbudowane, ponad 400 koni, 600 niuta, skrzynia kółka, szpery. Będziemy próbować gonić. No ładne rzeczy, próbować. To jest jeden z mocniejszych samochodów z tego, co tu słyszymy. Chyba że nas tu wszyscy oszukują i mówią, że nic nie dokładali, ale to jest auto jakby, no coś słyszałem, że to jest na przyszły sezon, tak prawdę mówiąc. Tak, będziemy myśleć, żeby w przyszłym sezonie wystartować tym autem. To jest mój w ogóle debiut startu w profesjonalnym rajdzie, także będę próbował robić wszystko. No czyli... No, prosiłbym, żeby uważać na te krawężniki, bo tam na karowej, na karowa, jeżeli będzie karowa, ale tutaj także jest bardzo ciekawy odcinek, coś podobnego do karowej, ten ślimak gdzieś tam na górę, także trzeba ostrożnie. Pełen ogień. Okej, to się nam podoba. No, zobaczymy, jak te ponad 400 koników będzie jeździło w przyszłym roku i jak się pokaże w tym. Yeah.
Mm-hmm.